kochani, jutro może być lepsze. To Polska Seniora właśnie. To jest program napisany przez seniorów, dla seniorów. My, parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej, ruszyłyśmy w Polskę. Byłyśmy we wszystkich regionach Polski, w dużych miastach i małych wioskach. Spotkałyśmy się z ponad 5000 seniorów na kilkudziesięciu spotkaniach. I to oni napisali ten program. To oni chcą 13. emerytury. Ale nie jako kaprysu władzy i narzędzia nacisku przed wyborami. 13. emerytura będzie przez nas zagwarantowana ustawowo co roku. Kochani, premia emerytalna, pakiety akcji dla seniorów od 10 do 20 tysięcy złotych premii, czyli bezwarunkowa gwarancja. Seniorzy za długie lata pracy staną się współwłaścicielami spółek Skarbu Państwa. Ich konta emerytalne zostaną zasilone pakietami akcji. Czeki opiekuńcze, o których mówiła pani premier Małgorzata Kidawa-Błońska. Ilu z nas pracujących staje dziś przed wielkim wyzwaniem, jak pogodzić naszą pracę zawodową, czasami konieczność spłacania kredytów, czasami konieczność pracy takiej dłuższej i aktywnej, bo wiadomo, że im dłużej pracujemy, tym nasze emerytury będą wyższe, z koniecznością zorganizowania opieki nad swoim rodzicem, mamą, tatą, babcią, dziadkiem. To jest wielkie wyzwanie i wielki problem. Dzisiaj szukamy wielu różnych opiekunów, często niecertyfikowanych i niestandaryzowanych. My chcemy wprowadzić czek opiekuńczy, czyli co miesiąc ponad nawet 1000 zł, tak aby wspomóc w organizowaniu tej opieki w miejscu zamieszkania. To jest nasze wielkie wyzwanie. Żeby to było możliwe, musimy wprowadzić nowy system orzecznictwa, bo nie każda osoba niepełnosprawna wymaga tego typu opieki. Musimy wprowadzić system o stopniach niesamodzielności. Wtedy będziemy wiedzieć, w jakim stopniu, jakiej osobie i jak pomagać. My potrafimy to zrobić. Asystenci seniora. To bardzo ważna grupa zawodowa, o której już wspomniałam. Nie może być tak, że szukamy tak naprawdę bardzo często w szarej strefie możliwości opieki nad naszą bliską osobą niesamodzielną. Jak wprowadzimy nowy zawód, asystent osoby niesamodzielnej, wtedy dopiero jest szansa na to, że powstanie grupa zawodowa, która będzie właśnie umożliwiała nam organizację opieki nad tą naszą bliską osobą, którą przecież tak bardzo kochamy. Urlopy dla opiekunów. Nieraz słyszeliście Państwo te wszystkie postulaty, szczególnie rodziców, matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Tak bardzo pragnęli tych urlopów wytchnieniowych. I my w naszym programie Polska Seniora mówimy, wprowadzimy urlopy wytchnieniowe, czyli minimum 14 dni po to, by nabrać siły i odpocząć, by dalej móc opiekować się swoją bliską osobą niesamodzielną. Za czas organizacji opieki podczas urlopu wytchnieniowego oczywiście zapłacimy z budżetu państwa. Kiedy jeździłyśmy tak po Polsce i spotykałyśmy się z seniorami, byłyśmy w miastach, gdzie opaski życia były powszechne, normalne i naturalne, ale byłyśmy też w takich miejscowościach, gdzie w ogóle seniorzy nawet o nich nie słyszeli. Dlatego chcemy wprowadzić dofinansowanie do opasek życia, tak żeby one były powszechne, żeby każdy senior miał jednakową możliwość ratowania swojego zdrowia wtedy, kiedy ono będzie zagrożone. Bardzo często życia, dlatego mówimy, że są to opaski ratunkowe. Kochani, proza życia, usługi dla domu. Już nieraz słyszeliście o słynnym Poznaniu, o prezydencie Jaśkowiaku, który wprowadził taką drobną pomoc, wydawałoby się. Cieknący kran, skrzypiące drzwi. To właśnie usługi dla domu, to właśnie złota rączka, a więc możliwość finansowania tej prozy życia, jakże ważnej dla seniorów. To również taksówka dla specjalisty. Kiedy senior nie będzie mógł dotrzeć do urzędu, ma problemy z chodzeniem, czy też do lekarza, to właśnie w naszym pakiecie w Polsce Seniora mamy takie właśnie usługi dla domu.
I rzecz ostatnia. Władza dla seniorów. Pamiętacie, jak seniorzy zostali wyrzuceni z polskiego parlamentu? My chcemy przywrócić im możliwość decydowania o sobie, zarówno w rządzie, jak i w samorządzie. Dlatego na stale i ustawowo zagwarantujemy im obywatelski parlament seniorów. Powołamy pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej. W samorządach również wesprzemy rady seniorów. Damy możliwość powoływania ich również na szczeblach powiatowych i gminnym. Ogólnopolska Karta Seniorów, która stanie się realnym profitem, lokalne biura seniorów, infolinia dla seniorów, to są nasze propozycje dla seniorów. To jest Polska seniora, o której usłyszeliśmy w naszej Polsce, bo Polska seniora to właśnie jutro, które może być lepsze.